Chciałem w tej pierwszej katechezie po wakacjach, chciałem też bardzo mocno tutaj nawiązać do tego, czym tu w ogóle dzisiaj zajmowaliśmy się w liturgii słowa, dlatego że też tutaj na moją prośbę ksiądz Wojciech zgodził się, żeśmy przeczytali całą Ewangelię długą, tak? Część poświęconą tym owieczkom i część poświęconą synowi marnotrawnemu. I w obydwu tych przypowieściach to, co jest decydujące, co jest najważniejsze, to zobaczmy. Najpierw to, o czym mówił ksiądz Wojciech, o postawie tych, którzy się nie nawracają, tak? Można powiedzieć, że ta jedna owieczka, która ucieka, Pan Jezus poszedł za nią i ona się nawraca, a podejrzana jest postawa tych pozostałych. Natomiast w przypowieści o synu marnotrawnym wszyscy potrafimy dosyć krytycznie ocenić tego młodszego syna, który odszedł od ojca. Ale gdy odszedł od ojca, to on się nawrócił. Decydujące jest to, że my naprawdę tak często jesteśmy niewrażliwi, tak? Niewrażliwi, że nawrócenie w naszych sercach następuje dopiero, kiedy Pan Bóg naprawdę dopuści jakieś bardzo trudne doświadczenia, że dostaniemy po głowie, tak? Syn marnotrawny dlatego się nawrócił, ten młodszy, że dostał po głowie, tak? A od kogo? Czy on od Pana Boga dostał po głowie? Nie. On dostał po głowie od świata, do którego poszedł, który wybrał i mu się wydawało, że tam właśnie znajdzie szczęście, a tam znalazł nieszczęście, tak? I dopiero jak znalazł nieszczęście, to się nawrócił, tak? I my bardzo nie chcielibyśmy znaleźć się w sytuacji, że dostajemy po głowie. Współczesnie obraz świata jest taki, że wszyscy bardzo pragną, żeby był pokój, żeby było, żebyśmy żyli w dobru, żeby było w miarę spokojnie na świecie. I wtedy będziemy mogli żyć pobożnie, tak? Pobożnie. To jest też u świętego Pawła takie. Abyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca. Ale niestety my nie potrafimy tego. I ja chciałem tu dzisiaj podkreślić w tej nauce, chciałem podkreślić tutaj tą postawę tego pobożnego syna, tego, któremu się wydaje, że nie wymaga nawrócenia. I wśród tych owiec, o których dzisiaj mówił ksiądz Wojciech, też jest bardzo dużo takich, być może takie nawet są proporcje, 99 do 1, tak? Takich, które
myślą tak o sobie, że nie wymagają nawrócenia, że nie wymagają. I chcę teraz wam, zobaczcie, pokazać, o co chodzi. Mianowicie tak, ten młodszy syn, on poszedł od swojego ojca, czyli odszedł od Boga, odszedł, ale tam mu było bardzo źle. Bardzo mu było źle bez Boga. Wobec tego wrócił. Wrócił, bo mu było bardzo źle bez Boga. A co zrobił teraz, jak się odniósł do tego starszy syn? No uważam, że to jest oburzające. On odszedł, a ja nigdy nie odszedłem. Wobec tego to ja jestem dobry, a on to odszedł od Boga i w ogóle obraził mojego ojca, a ojciec tak go traktuje z taką miłością i przebaczeniem. To jest oburzające zdaniem tego starszego syna. Ale zobaczcie, młodszy syn, kiedy wrócił, on ma radość w sercu, że on do Boga wrócił, bo on zobaczył, że Bóg mu jest potrzebny. Bóg temu, który gdzieś się zamotał daleko, który jest tą owcą, która gdzieś poszła w krzaki jakieś i się zabłądziła, tak? To taki człowiek, jak ta owca, czy jak ten młodszy syn, kiedy odchodzi, to widzi, jak Bóg mu jest potrzebny i jaką ma radość z tego, że do Boga wrócił i się cieszy z tego, że wrócił do Boga. I Bóg się cieszy razem z nim, że wrócił, tak? Natomiast jeżeli ktoś jest tylko taki właśnie, nazwijmy, pobożny, tak? Pobożny jak starszy syn, nigdy nie odszedł, jest w porządku, pracuje z Bogiem, dla Boga, wykonuje jakieś rzeczy dobre, ale czego mu brakuje? Jak widzi, że tamten się cieszy, ten brat jego i Bóg, jego ojciec się cieszy razem z nim, to on się nie cieszy. Taka jest różnica. Tamten zasmakował, jak to jest bez Boga i teraz się cieszy Bogiem. A czy my, którzy tak nie odeszliśmy od Boga, którzy jesteśmy tak, no przy nim, tak? Przychodzimy do kościoła, wykonujemy pobożne różne praktyki, tak? Czy my z tego powodu mamy radość? Radość i poczucie, że jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy z Bogiem. Ten starszy syn nie czuł się szczęśliwy w domu ojca. Nie czuł się szczęśliwy tak samo jak młodszy nie czuł się szczęśliwy. Ale młodszy odszedł, zasmakował, jak to jest bez ojca i wrócił i jest radosny, szczęśliwy, wdzięczny, że on jest z ojcem. A tamten, jak często my, no nie ma z tego powodu jakiejś ani satysfakcji, ani zadowolenia, że jest z Bogiem. I wydaje mu się, że to mu nic nie daje, tak, że jest z Bogiem. I tam ojciec właśnie takie trzy upomnienia daje. Ja te trzy upomnienia ojca przeczytam, tak? Lecz ojciec on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie
i wszystko moje do Ciebie należy, tak? A zatem, jeżeli od Boga nie odeszliśmy, jesteśmy w tej sytuacji, że Bóg jest przy nas i wszystko, co Boże, do nas należy. Mamy jedność z Bogiem, mamy bliskość z Bogiem, mamy takie zjednoczenie, że Bóg nam daje wszystko z siebie. Bóg nam daje siebie, Bóg nam daje kontakt ze swoją świętością, Bóg nam daje zbawienie, Bóg nam daje całą przyszłość, a najbardziej właśnie siebie, tak? Ale co z tego? Co z tego? Nie czujemy tego posiadania Pana Boga. Bóg mówi, wszystko moje do Ciebie należy, a my pytamy, przepraszam, ale gdzie to jest, tak? Gdzie to jest? Nie czujemy tego, że Bóg jest, że Bóg jest z nami. Bóg mówi, Ty zawsze jesteś przy mnie, tak? Ty zawsze jesteś przy mnie. A my, czy my się czujemy, że jesteśmy przy Bogu, tak? Ten, który zdradził Boga, poszedł, zgrzeszył, poczuł, jak to jest bez Boga, to jak wrócił, to już wie, że on jest rzeczywiście z Bogiem, bo był nieszczęśliwy, a jest szczęśliwy. A człowiek, który nie ma autentycznej relacji bliskości z Bogiem, popada w rutynę i nic właściwie nie zostaje z tego, co Bóg mu dał. Bóg mu mówi, Ty jesteś ze mną, wszystko, co moje, należy do Ciebie. A nas, wielu właśnie, w ogóle to nie cieszy. I mają, tak jak te owce, o których ksiądz Wojciech dzisiaj powiedział, jak na tym obrazie wytworzonym przez program komputerowy, jest ta ślepota, tak? Nie widzimy, i to jest masowe w naszym kościele, masowe, ponieważ nie żyjemy radością obcowania z Bogiem. Wobec tego nie widzimy, gdzie to jest, gdzie On tam mi dał wszystko, jak to jest. Nie czujemy satysfakcji z tego, że od lat służymy Bogu, tak? Jeżeli jesteśmy właśnie z tych takich pobożnych, bo być pobożnym to nie jest wszystko. To może pomóc bardzo, ale to nie jest wszystko i dzisiaj się nawet właśnie w tym kryzysie całym wiary i Kościoła trochę niektórzy właśnie wyśmiewają z tej pobożności, że wielu ma taką ślepą pobożność. Otóż nasza pobożność rzeczywiście będzie ślepa, jeżeli my nie zwrócimy się do Pana Jezusa, żeby osobiście z Nim obcować, rozmawiać, być z Nim blisko. I co jeszcze się ujawniło u tego starszego syna? Że on zazdrości, tak? Że on zazdrości. Ja byłem tyle lat z ojcem i to ja powinienem być chwalony. A tymczasem chwalony jest ten, który wczoraj się nawrócił, tak? I zazdrościmy, że Bóg właśnie kocha tych grzeszników nawróconych. A tymczasem my bardzo często jesteśmy jeszcze nienawróceni. Ponieważ ten starszy syn, jak tu jest mowa w tej przypowieści,
ten starszy syn nie chciał wejść do domu, tak? On został przed domem. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Co to znaczy? Bóg zaprasza nas do siebie. I młodszy wszedł do domu ojca, przyszedł, wrócił, poczuł szczęście w sercu, że wrócił. A tymczasem ten drugi z zazdrości i złości nie chce wejść. To znaczy, że odcina się od zbawienia, mówiąc w tej takiej terminologii teologicznej, tak? Że ten młodszy jest zbawiony, mimo że był grzesznikiem, a ten starszy nie jest zbawiony, ponieważ serce jego nie ma tych uczuć, które ma ojciec. Więc podsumujmy sobie, czego często nam brakuje. Tak? Brakuje nam tego, po pierwsze, że myślimy o sobie i chcemy, żebyśmy to my czynili to dobro i żeby Bóg nas za to pochwalił. Ale jak inny czyni dobro, a nam pokaże, że nam nie staje jeszcze bardzo, brakuje nam czegoś istotnego. Jeżeli Bóg nam to pokaże, a innego jakby pochwali, że, no, że dobrze właśnie, że się nawrócił, że okazał Bogu serce, to my nie jesteśmy zadowoleni, tak? Bo w gruncie rzeczy myślimy o sobie, więc to jest pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby w relacji naszej z Bogiem nie myśleć o sobie, tylko o Bogu, tak? I drugie, Bóg nam dał wszystko. Wszystko moje do Ciebie należy. Czyli Bóg nam dał co? Wszystko. Dał nam życie wieczne w przyszłości, w zapowiedzi, ale już teraz dał nam żywą, bliską relację ze sobą. I Pan Bóg obdarowuje nas słowem, które jest mocne, które czyni wielkie rzeczy, czyni wielkie cuda. Wszystko Ci chcę dać i już Ci zaczynam to dawać, tak? Wszystko, co w wielkim Bogu Najwyższym jest, to jest przeznaczone dla nas, żebyśmy się z Bogiem spotkali. Bóg nie ma niczego takiego, co by chciał zazdrośnie tylko zatrzymać dla siebie. On jest najwyższy i jest największą miłością i chce to dla nas otworzyć. Chce nam to dać. On chce nam dać siebie i to jest dar, z którego my bardzo często nie korzystamy. Mimo że jesteśmy pobożni, że modlimy się, tak? Pan Jezus mówi, cóż z tego, że się modlicie, kiedy źle się modlicie, dbając o zaspokojenie własnych żądz, tak? To mówi Jakub, święty Jakub, to są w jego liście jest. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, zabiegając tylko o zaspokojenie siebie. To na czym to polega? Że się modlimy, Panie Jezu, daj mi to, daj mi tamto, uzdrów mnie, uzdrów inne osoby. Można i trzeba się modlić z takimi prośbami, ale najważniejsze jest, żeby modlitwa nam dała to właśnie spotkanie z Bogiem. Wszystko moje do Ciebie należy. Ty jesteś mój, moja, ja jestem Twój.
jesteśmy razem, tak? I nam się wydaje, że Bóg nas opuścił. Często tak w życiu mamy takie poczucie, troszkę smutku takiego, takiej depresji. Gdzie ten Pan Bóg? A przecież tutaj różne takie przykrości mnie spotkały, a to choroba, a to coś. Przecież Pana Jezusa też przykrości spotykały i uczniów Chrystusa choroby spotykają. Ale Pan Jezus nie obiecywał, że będzie usłane kwiatami nasze życie i ta nasza droga do Ojca. Nie. Tylko, że będziemy w jedności i bliskości. I pytamy czasem, ale ja co z tego mam, tak? Otóż z Pana Boga nic nie mamy w sensie korzyści, tylko mamy to, że On jest no, najbliższym i takim najdroższym i najbardziej kochanym. Jest Ojcem, przyjacielem, oblubieńcem, jest z nami. Ty zawsze jesteś ze mną. A jeżeli my tego nie czujemy, to to jest zawsze jakaś przyczyna w nas, kochani, w nas. W nas jest jakaś blokada. Wróciłem z rekolekcji i tam właśnie pomagałem ludziom między innymi rozpoznawać takie blokady. Ktoś się żali, że tak Pan Bóg jest daleko. I rozmawiamy i wtedy no, okazuje się, że jest to wrażenie tylko, że Pan Bóg jest daleko, ponieważ jesteśmy zablokowani w sercu, ponieważ nie mamy otwartości dla Niego, ponieważ skupiamy się na sobie, a nie na Nim, tak? Żeby być blisko Boga, trzeba na co dzień na Nim się skupiać, tak? A Pan Jezus to jest ten wyjątkowy, to jest dar dla nas. On nas kocha i jeżeli my Go pokochamy i zawiąże się więź, tak? Więź się zawiąże miłości z Panem Jezusem, to nie powiemy nigdy, że Ty gdzieś sobie odszedłeś daleko ode mnie. Ale może powiecie, przecież Pan Jezus na krzyżu modlił się i żalił, Boże mój, czemuś mnie opuścił, tak? Dlaczego Pan Jezus tak się modlił? Bo On wziął na siebie nasze grzechy. Pan Jezus był przytłoczony naszymi grzechami, grzechami całego świata. I to pod ciężarem tego grzechu świata i naszego Pan Jezus czuł się z dala od Boga. A my się czujemy z dala od Boga też wtedy, kiedy przytłacza nas jakieś zło. I coś jest w nas do oczyszczenia. Dzisiaj Kościół jest w kryzysie, ale nie tylko ten Kościół hierarchiczny, ale również my jako członkowie Kościoła, wszyscy i cały świat jest w kryzysie, ponieważ zostało zaniedbane dobro. Zaniedbane dobro zostało. I dobro nie żyjemy dobrem i my, i też zaniedbali dobro w wielu przypadkach ci, którzy właśnie w Kościele odgrywają jakąś ważną rolę. Zaniedbane dobro, że nie,
myślimy o, nie o dobru, które trzeba czynić innym, bo wtedy świat rośnie, tak? Jeżeli dobra nie ma, świat się zapada. Jeżeli nie czynimy tego dobra, to sami tam pogrążamy się gdzieś tam w oddaleniu od Boga i wtedy to jest, jesteśmy głusi i ślepi na takie słowa Pana Jezusa: Ty zawsze jesteś ze mną. I się złościmy, no gdzie Ty, Panie Boże, jesteś ze mną, tak? Ale właśnie, no, jest do zastanowienia. Czy ja Tobie pozwalam, abyś zawsze był ze mną? Czy ja się cieszę tym, że dajesz mi wszystko swoje? I czy się cieszę tym, co czynią inni, którzy się nawracają? Jeżeli mamy taką postawę, jak tu powiedziałem, tak, takiego kogoś, kto właśnie się nie nawraca, ponieważ jest, ma zamknięte oczy, to też przeszkadzamy w nawróceniu innych. Odchodzi tak wielu od Kościoła, bo my przeszkadzamy się im, przeszkadzamy im się nawrócić, tak? Przeszkadzamy, dając fatalny przykład, nie będąc wzorem. I chcę powiedzieć, tutaj taka trochę moja rola, no troszkę też daję tak świadectwo, pokornie przyznaję, że też no, jestem grzesznikiem, no jak my wszyscy, ale doświadczam spotkania z Panem Jezusem na co dzień, na co dzień. I mam zaszczyt rozmawiać z Nim. I chcę dlatego powiedzieć, że gdybyśmy z Panem Jezusem tak właśnie z radością obcowali, to by był to, no, przykład dla tych, którzy nie zobaczyli jeszcze i którzy gdzieś tam daleko są. A kiedy Pan Bóg dopuszcza cierpienie, to trzeba, i to jest ten czas dzisiejszy, Pan Bóg dopuszcza różne cierpienia, są wojny, są różne braki, jest to takie masowe odejście od Pana Jezusa i jest to wszystko dla nas takim ostrzeżeniem i wezwaniem, żeby no, dać świadectwo swojej bliskości, tak? Inni odchodzą, ale dla mnie najważniejszy jest Pan Jezus. I On zawsze jest ze mną. I wszystko, co Jego, należy do mnie. A wszystko, co ja mam, oddaję Jemu. I cieszę się każdym dobrem, tak? Które czynią inni. Jeżeli wzbudzę w sobie taką właśnie myśl, taką myśl, że wyjście z tej ciemności jest jedno, a to jest oczy otwarte na Pana Jezusa. Nie tak w ogóle otwarte. Nie wystarczy też, żebyśmy mieli oczy otwarte na świat.
Ważne jest, żebyśmy oprócz tego, że zobaczymy na świecie, ile właśnie co się dzieje i że jest zło, ale zobaczymy przede wszystkim Pana Jezusa. Pana Jezusa. Tak jak ten Bartymeusz wołał w bramie Jerycha, tak? Jezusie, ulituj się nade mną i otwórz moje oczy, otwórz moje oczy, żebym zobaczył Jego, Jego. A jak nie widzę, to wołać o to, pokaż mi i daj mi na co dzień żyć z Tobą i cieszyć się Tobą, bo naprawdę to jest klucz do nawrócenia. Nikt się nie nawróci bez tego dotknięcia Pana Jezusa, żeśmy zobaczyli, tak? Tamten poczuł cierpienie, ten młodszy syn, i wrócił. Pan Bóg może i nam dopuścić cierpienie, żebyśmy się nawrócili. Bo i jeden syn, i drugi w tej przypowieści potrzebuje nawrócenia. Podobnie jak w tej przypowieści o owieczkach, i jedne, i drugie potrzebują nawrócenia, czyli ucieszenia się Panem Jezusem. Spróbujmy się tak ucieszyć Nim, jak ucieszył się ten syn, jak wrócił do domu ojca. On się ucieszył. To z niego promieniało. A my często mamy smutek i taką rutynę, rutynę wiary. Módlmy się, Duchu Święty, przyjdź, prosimy Cię teraz, tu na nas i na wszystkich, którzy nas tutaj słuchają i uczestniczą przez internet. Prosimy Cię, wylej Twego Ducha, Panie, abyśmy się uradowali tym, że wracamy do Ciebie, żebyśmy zobaczyli, że nam zasadniczych, podstawowych rzeczy brakuje do życia, kiedy nie jesteśmy z Bogiem, tak? Tak jak było, nie samym chlebem żyje człowiek. Pokaż nam, jak bardzo nam brakuje Ciebie, jak jesteśmy głodni, i wylej Twego Ducha, abyśmy do Ciebie się zaczęli garnąć i abyśmy pomagali innym garnąć się do Boga, abyśmy się cieszyli każdym dobrem, które jest wykonywane, bez względu na to, kto to dobro czyni, czy z kościoła katolickiego, czy protestanckiego, czy każdego innego, kto właśnie czyni dobro i do Boga się zbliża w ten sposób, ten jest z nami. Prosimy Cię, Panie, abyśmy byli otwarci na wszystkich ludzi i cieszyli się światem, kiedy się nawraca. Prosimy Cię, aby u nas w Polsce dokonało się oczyszczenie Kościoła i oczyszczenie nas wszystkich. Duchu Święty, działaj z mocą i przemieniaj oblicze ziemi. Tak bardzo, bardzo Cię prosimy. Asaya sanakaya namei, etenata iya saya tanakaya sa, atanapaya saya namaya saya tai, atanakaya saya taya sa. Działaj, Duchu Święty, niech moc Twoja odmienia nas
Niech nasze serca będą głodne Ciebie, a nie syte i zadowolone, a w głębi serca nieszczęśliwe i tylko nasycone tym, że pracują na polach Ojca. Abyśmy poczuli potrzebę Ojca, a nie tylko pracy na polach Ojca. Pola Ojca to jest cały świat i wszyscy pracują na tym świecie, ale mało kto w tej pracy odnajduje Boga, bo jesteśmy wszyscy podobni do tego starszego syna. Atajanomei, etejasajataj, dokonuj Panie teraz przemiany naszych serc. Niech to owocuje, niech to słowo, które głosi ksiądz Wojciech i które tutaj, do którego nawiązujemy i które tutaj wzmacniamy, niech to słowo działa w Twoich dzieciach, aby wszyscy żyli dla Ciebie i odmieniali swoje życie i nawracali się i abyśmy na Twoje powtórne przyjście byli przygotowani, a nie uśpieni i zagubieni. Tak bardzo Cię o to prosimy, Panie. Etechiasaja tanakaiase, ata ianomei, itanataiasaia mai, anokaiase, atanamai. Cię miłować, Cię tylko za Ciebie życie oddać.
Puśćcie, puśćcie, miłujcie, tylko za Ciebie życie Duch Święty.
że Tyś Bogiem jest, tym, który zwyciężył śmierć. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, Jezu, kocham Ciebie, Jezu. Kochani, dziękuję za wspólną modlitwę. W przyszłą niedzielę jeszcze wyjątkowo mnie nie będzie, także nie, ale nie będzie modlitwy, ale już od następnej, czyli za 2 tygodnie, już w pełni tak zaczynamy tutaj normalny rytm. I przychodźcie, zapraszam gorąco na modlitwę połączoną z katechezami i z wołaniem do Ducha Świętego o moc dla nas i dla naszej parafii i dla naszej ojczyzny i dla wszystkich ludzi. Amen.